Niespodziewanie pojawiające się w sieci sekstaśma czy inne kontrowersyjne zachowanie gwiazd związane z seksem stało się modnym i niezwykle efektywnym sposobem na zwrócenie uwagi mediów. Tyle, że niektórym takie seks-skandale przynoszą jeszcze większą popularność, a innym odbijają się czkawką. Lotkarnia. Do historii show biznesu przeszła sekstaśma z Pamelą Anderson i Tommy Lee w rolach głównych. Kiedy w 1998 roku z domu Pameli i Tommy'ego skradziono sekstaśmę, para zareagowała natychmiast. Na rzecz małżeństwa zasądzono kwotę w wysokości 1,5 miliona dolarów wraz z opłatą adwokacką z tytułu zysków ze sprzedaży filmu. Gwiazda Słonecznego Patrolu nieświadomie upiekła dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie dosyć, że znacznie powiększyła swój majątek, to dodatkowo uzyskała jeszcze większą popularność. Tuż po seks-skandalu ruszył jej autorski serial VIP. Pamela wydała też autobiografię, która sprzedawała się jak świeże bułeczki. Film z łóżkowymi wyczynami Pameli i jej męża miał też ogromne znaczenie dla branży erotycznej. Stworzył niszę na rynku filmów porno, inspirując inne gwiazdy do nagrywania swoich miłosnych uniesień oraz publikowania ich w internecie. Plotkarnia. Jak to się stało, że mimo braku talentu aktorskiego, wokalnego czy jakiegokolwiek innego, Kim Kardashian stała się jedną z popularniejszych celebrytek na świecie? Ogromną popularność Kim zawdzięcza sekstaśmie, która w 2007 roku wyciekła do internetu. Choć słowo wyciekła chyba nie jest trafione. Powszechnie uważa się, że dziewczyna świadomie zamieściła film w internecie, choć wielokrotnie temu zaprzeczała. Kardashian pozwała dystrybutora taśmy, ale kiedy zobaczyła, jaki rozgłos przynosi jej afera, wycofała pozew i podpisała ugodę z firmą Vivid Entertainment, opiewającą na 5 milionów dolarów. Od tego czasu jej zdjęcia pojawiały się w najpopularniejszych magazynach. Rodzina Kardashianów ma swoje reality show, a Kim wypuściła swoją własną serię perfum. Kardashianowie kochają sprzedawać swoją prywatność. Cała Ameryka wzruszała się patrząc na ślub Kim z koszykarzem Chrisem Humphreysem, a następnie śmiała się z rozwodu po 72 dniach małżeństwa. Podczas wywiadu z góry amerykańskiego dziennikarstwa Barbara Walters, rodzinka przyznała, że w mijającym roku zarobiła ponad 65 milionów dolarów. Plotkarnia. Są i tacy, dla których seks-skandale kończą się tragicznie. Wśród nich jest Tiger Woods. Prawda o prywatnym życiu najlepszego golfisty świata wypływała stopniowo. Zaczęło się w 2008 roku, kiedy to magazyn US Weekly opublikował wywiad z kochanką Tigera. Nieświadoma niczego barmanka z San Diego uruchomiła lawinę. Co kilka tygodni w mediach pojawiała się nowa prostytutka, gwiazda porno czy inna kobieta, która przyznawała się do romansu ze sportowcem. Ostatecznie Woods przyznał się do 120 zdrad, co znacznie przerosło wytrzymałość jego żony. Mimo skruchy i terapii dla seksoholików, Elin i Tiger rozwiedli się. Była żona zabrała dzieci i znaczną część majątku. Nie tylko jego życie prywatne legło w gruzach. Gillette i inne wielkie koncerny nie chciałyby ich produkty były promowane przez człowieka uzależnionego od seksu. Firmy zerwały z nim współpracę i tak oto najsłynniejszy golfista świata stał się najsłynniejszym seksoholikiem, który prawdopodobnie już nigdy nie odbuduje swojej reputacji. Lotkarnia. Seks-skandal z Davidem Duchownym w roli głównej nie był tak opłakany w skutkach jak dla Tigera Woodsa. Aktor z Archiwum X dobrowolnie zapisał się na odwyk i wielokrotnie przyznawał, że leczenie nie będzie łatwe. Po wyjściu z kliniki znacznie schudł i zapuścił się, a swój stan tłumaczył brakiem seksu. Jego małżeństwo z Tiją Leoni chyli się ku końcowi. Pierwszą separację ogłosili w 2008 roku, a kolejną 3 lata później. Jednak amerykańscy producenci nie skreślili Duchownego. Ciągle dostaje lepsze czy gorsze propozycje. A w pamięci miłośników dobrych seriali na zawsze zapisała się postać Hanka Moody'ego z Californication, w którego rolę wcielił się Duchowny. Wielu twierdzi, że to właśnie dzięki swojej chorobie aktor tak dobrze wcielił się w tę barwną postać. Plotkarnia. Szkoda wam bohaterów dzisiejszego odcinka? Myślę, że niesłusznie. Wielu z nich zarobiło krocie na seks-skandalach, a ci, którym seksualne afery zniszczyły reputację, sami są sobie winni. W końcu wiedzieli, co robią. Plotkarnia. Jak potoczyły się losy innych seks-skandalistów,
Zapraszam do dyskusji na forum. Jeśli macie pomysły na kolejne odcinki Waszej ulubionej serii, wysyłajcie je na adres plotkarnia@wp.tv. Jeżeli polubiliście mnie i chcecie dowiedzieć się o mnie więcej, zachęcam do wchodzenia na mojego oficjalnego fanpage'a. Cześć!